Niewidomość końców to nic strasznego. Wbij na superkońcy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie. Wiele metod płatności. Wiele zadowolonych klientów z kodem Skydum 5% taniej. Link w opisie, polecam. Siemano, z tej strony Skydum i dzisiaj zaczynamy nową serię na moim kanale, czyli pomysły do FIFA 19. Dzisiaj przedstawię wam pomysły na szkółkę juniorów i ogólnie nowy scouting. Więc jako, że film będzie dość krótki, nie będę przedłużał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Tu macie 10 najnowszych widzów, no i lecimy do filmu. Na początku przechodzimy do zespołu juniorów i tutaj, jak sami widzicie, mamy ustalony skład z naszymi młodymi gwiazdami. Dzięki tej funkcji nasi zawodnicy mogliby rozgrywać mecze towarzyskie z innymi zespołami, oczywiście zespołami juniorów. Dzięki temu zawodnicy by nabierali więcej doświadczenia i dzięki dobrym występom byśmy wiedzieli, kogo przesunąć do pierwszej drużyny. W panelu też takim dodatkiem, którego nie ma w FIFA 18, jest to, że mamy kilka informacji o naszych przyszłych gwiazdach. Dodatkowe informacje, jakie byśmy dostawali, to w czym zawodnik jest najlepszy, czyli na przykład jak tutaj mamy napisane, że zawodnik jest bardzo obiecujący i jego specjalizacjami jest szybkość i dribbling. Schodzimy trochę niżej i mamy tutaj bardzo ciekawą informację, która pokazuje procentową szansę na zostanie światową gwiazdą, co też by nam ułatwiało wybór niektórych zawodników. I na samym dole mamy informację, która pokazuje, w jakim aspekcie zawodnik jest słaby, czyli na przykład tutaj mamy, że jest bardzo agresywny, co może skutkować, że podczas gry w klubie może wyłapać bardzo dużo kartek. A tutaj mamy na przykład, że nie jest pewny siebie, co by skutkowało, że on daje mniej strzałów. Przechodząc dalej, mamy tu ulepszony system wyszukiwania gwiazd. Pomyślałem, żeby scouting był przeprowadzany tam, gdzie nam się podoba. Chcemy szukać na Haiti, szukamy właśnie tam. I jej by mogło to bardzo prosto zrobić, wcale by nie musieli dodawać żadnych flag, tak jak jest teraz. Wystarczyłoby tak samo jak na mojej grafice, czyli napis co to za kraj i tyle. Kolejna rzecz, czyli proste wytyczne do szukania, czyli po prostu dla naszego scouta od razu mówimy, kogo szukamy, czy napastnika, pomocnika, obrońcy i bramkarza i tyle po prostu. Tyle moim zdaniem by wystarczyło, a nie jak jest teraz, czyli osoby, która dobrze dribluje i tam w ogóle jest rozdzielone, to tak bez sensu moim zdaniem. Proste informacje, czyli bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik, to myślę, żeby każdemu graczowi wystarczyło. Kolejna uwaga ode mnie jest taka, żeby przeprowadzenie takiego tournée było jednak trochę droższe. I ostatnią rzeczą co do tego panelu jest taka, że jak sami zauważyliście, jej chcę zrobić, aby ta kariera była jak najbardziej naturalna, realistyczna. Wnioskuję to po tym, że ostatnio, znaczy w tej FIFA dodali rozmowy z zawodnikiem, wiecie, o kontraktach itp. itd. Każdy wie, o co chodzi. I moją taką propozycją jest to, żeby nasz człowiek od scoutingu dawał co jakiś czas takie właśnie informacje, takie jakie widzicie aktualnie na ekranie. To by było bardzo ciekawe, bo byśmy wiedzieli, ile z takiego scoutingu może przyjść zawodników, a nie jak jest aktualnie, że jeżeli dostajemy raport, to zawsze jest 5 graczy, co jest moim zdaniem bez sensu. I takim graficznym bardziej elementem fajnie by było, żeby to była naprawdę podróż, czyli co jakiś czas zmieniamy miasta itp., ale to raczej by było po prostu ciekawy dodatek, a nie jakieś super zmiany. Kolejna rzecz to treningi juniorów i takie coś jest już w FIFA, bo zawodników ze szkółki możemy trenować razem z podstawowym zespołem, ale jednak tych juniorów jest bardzo dużo i zabierają tylko miejsce, ale jeżeli jej by się zdecydowało na oddzielenie treningów dla juniorów, to by było bardzo fajne i wtedy można się skupić na spokojnie na treningu podstawowej drużyny i treningu wschodzących gwiazd. I końcowy pomysł dla niektórych pewnie się nie spodoba, dla niektórych może być głupi, ale ja uważam, że to by było dość ciekawe. Czyli tak, jak sami widzicie, mamy zakładkę social media i oczywiście są jakieś wpisy itp. itd., ale co to daje do rozgrywki? To tak, każdy wpis ma pokazaną ilość lajków i udostępnień, a jak wiemy, zawodnik po dobrym sezonie zyskuje popularność i dzięki tej opcji byśmy mogli zobaczyć, kto jest aktualnie na topie. Opcja by była bardziej dla większych klubów i w dalszej części rozgrywki, kiedy nie mamy już pojęcia, kto dobrze się rozwija, kto jest gwiazdą. Pomysł myślę, że jest ciekawy, ale jakiś niesamowity nie jest i dałem go, aby coś dodać jeszcze do tego odcinka i żeby nie był za krótki. Ale na dzisiaj to już tyle, napiszcie, czy chcecie taką serię z pomysłami do FIFA, może to będzie w następnym odcinku Ultimate Team, może znowu kariera, zobaczymy, pomysłów mam naprawdę wiele, ale jeżeli wy macie jakieś pomysły, to o nich również napiszcie, to może jakieś wykorzystam, jak mi się jakieś spodoba. Również wyraźcie swoje opinie o dzisiejszych pomysłach, który waszym zdaniem jest fajny, który niepotrzebny, zachęcam do zostawienia łapki w górę, oczywiście o subskrypcji, no i mówi do was Skydum, więc na razie, cześć, czołem, yo!